Mona Fosen. Księżycowy wodospad. Dzień dobry, tropiciele. Jedziemy dzisiaj, bo dawno nic nie było, to jedziemy na wodospad. Akcja Mona Fosen w dniu dzisiejszym. Wycieczka, w sumie to jest więcej jazdy niż chodzenia, bo tam jest podejście to w sumie jakieś 10-15 minut. Także sobie lajtowo podejdziemy ze znajomymi. Musimy znajomym pokazać Norwegię. Tak, bo, bo mieszkają tu dłużej niż my, a na Mona Fosen nie byli. Nie, no ale spoko. Też żeśmy na pewno nie byli w wielu miejscach, gdzie byli oni. Pogoda piękna, ostatni dzień pogody, dlatego też chcemy sprawę wykorzystać. Dzień mamy sobota, 8 maja. No i tutaj punkcik do zaliczenia. I jeszcze tutaj taka animowana wersja. Parking 40 koron. Karta roczna 250. No to idziemy. Mamy schodki niedawno zrobione. I mamy całe do przejścia. To będzie wyprawa 400 metrów. Jest towarzysz. Oj, Lucy. To dreptamy. Tutaj łańcuchy, które żeśmy podczas wypadu z kolegą Robertem naciągali. Pies normalnie jak kozica idzie. Tak to wygląda w tamtą stronę. Tam w dole płynie właśnie rzeczka z tego wodospadu. O, powinno być widać. Pozumujemy. A tam jaka w ogóle ścieżynka? I szlak wygląda generalnie tak. Nic trudnego, jest króciutko, lecz treściwie. A tutaj się pojawi karta i po kliknięciu w tą kartę będzie link do filmu, jak z całego tutaj przejścia tej trasy, nagrane kamerką Samsunga 360 stopni właśnie wtedy, kiedy byliśmy tutaj na wspomnianym wcześniej tripie i w ramach czynu społecznego naciągaliśmy łańcuchy. Widzimy jakąś tabliczkę. Ciekawe, co to może być. Być może ostrzeżenie o pożarach. Albo nie. Zaznaczony rejon. Landskap. Thank you.
jedziemy. I tu niestety w tym miejscu w zeszłym roku Polka zginęła. Tam wyżej wpadła gdzieś do wody. Szukałem. Byłem tutaj pomóc w poszukiwaniach, no ale na niewiele się to zdało. Parę dni później została znaleziona we wodzie. No i oto jesteśmy. Tylko bardzo ci proszę na razie nie podchodź do krawędzi. O! Taka piękna tęcza. W ogóle słuchajcie, moi drodzy, wypatrzyłem tutaj miejsce, że można zejść w miejsce jakby mniej standardowe. Jest dość stromo, ale jest lina, patrzcie. O. Tu. I tam ludzie zeszli. Też idę zrobić zdjęcie. No i zlazłem, słuchajcie, z narażeniem zdrowia i życia. Nie no, żartuję, aż tak źle nie było. Ale w sumie dobrze, że ostatnio gdzieś oglądałem jakiś film o awaryjnych technikach linowych. A propos zejścia, bo mi się przydało teraz jak raz. Tak tutaj będę, że tak powiem, się mocno asekurował, bo tu by było bardzo niedobrze spaść. Ale zaraz pokazuję wodospad z zupełnie innej perspektywy, z jakiej ja go nigdy wcześniej też nie widziałem. Tutaj są już jakieś też ludki, robią zdjęcia. O. No, zaraz mi sobie ludzie zdjęcia zrobią. Jeszcze przejdę tutaj tędy. A tam jest w ogóle jeszcze, można przejść dalej, słuchajcie, ja tam zlezę. Wiecie gdzie? Tam. Wygląda to dość dobrze. Nie wygląda to zejście na niebezpieczne. Więc z rozwagą tutaj będę chciał zejść. Może nie będzie ekipa obrażona, że mnie chwilkę nie ma. Ale. No niżej już raczej nie zejdziemy, ale jest i tak tutaj nieźle. Patrzcie. O! Ale moc. Ciekawe, czy widzicie, czy będzie widać tą tęczę, bo to jest normalnie tęcza. Może i będzie. No, robi wrażenie i wzbudza szacunek. Przejdziemy sobie. Sorki, ale będę nagrywał to, co jest przede mną i patrzył. Tam już na pewno nie wolno iść, bo tam jest ślisko. Ale tu już czuć bryzę. O. Ale pompuje. Stąd widać. Pięknie tęczę. Tam raczej się wyjść nie da, bez żadnej asekuracji. Zobaczymy jeszcze tutaj, tylko nie będę się za bardzo zbliżał do krawędzi.
Słuchajcie, zlazłem. Nie wiem, na ile mnie będzie słychać. Podejdę jeszcze kawałek, ale już ani kroku dalej. Obracam kamerę i patrzą. Tropem wilka pod wodospadem. Tęcza. I bryza. No, generalnie woda to tutaj wisi w powietrzu. Przepięknie. A tak jak wspominałem, nie byłem tu nigdy, nie schodziłem na dół. O, i tam między skałami sobie płynie. Ludki już sobie tam wychodzą. Co byli? I później właśnie musimy wybrać tam do góry. Ale damy radę. Jest dość bezpiecznie. Tak się kurzy. I tak oto minęła chwila dla fotoreporterów. Modelki obfotografowane. Fotografowie zarobili. Teraz będą mieć zapłacone dopiero. Jeszcze tutaj z góry sobie popatrzymy. No i za chwilę ciśniemy w inne miejsce, już też wam znane. Frafjord. Równolegle do tunelu biegnie ścieżka pieszo-rowerowa po zboczu. Bo tunelem oczywiście nie można, ale tamtędy sobie można przejść, przespacerować. Motorówka tam szumi. I tutaj są takie niektóre, o tutaj jest wyremontowane. To jest też dość w dobrym stanie. Łożysko wodne. Patrzcie. I dość prosto można zmienić kierunek. Fajna rzecz. Taki okolicy. Idziemy do Cepeli. Rozmaitości, tak? O Jezus, tak. Takie tutaj zapary wszelakie. No to są jakieś wyroby generalnie takie tutaj kraftowe. Świeczek to ci tutaj jest taki dostatek. Że szok. I tutaj właśnie jest miejsce dla dzieci. Tutaj jest roztopiony wosk, ale to raczej chyba stearyna. I tutaj jest informacja, miejsce dla dzieci. Tutaj mogą dzieci umalować swoje własne lys światła, no ale to chodzi o świeczki. I informacja, nie wsadzać rąk do gorącego wosku. Dość istotna. No i się kupuje taką bazę, białą świeczkę i tutaj sobie można pobełtać. A jak żeśmy tutaj z córą byli pierwszy raz, przytrzymała sobie świeczkę za długo w tym normalnie.
w którymś z tych wosków i wyciągnęła sam sznurek i było buu. No tak było, tak było. Chodźmy dalej. Takie tutaj kamyczki piękne. To jest śliczne. Tego typu rzeczy. Ale cena ile? 1900. Tutaj mamy 2200. Tutaj jest 5200, ale z tego, ale była w ogóle wypasiona lampka. Ale ja to jakieś pierdoły pokazuję, a tu patrzcie, jaki tutaj jest porządny samochód. Nie taki odgrodzony, to jest jeżdżące. Ford ciężarówka 1931. Ładowność 425 kg jest z rejestracją, ale jaja, to jest jeżdżące. To jest jeżdżące. Z 31 roku. Zobaczymy do środka. Nie zobaczymy, bo zaparte. Może z drugiej strony jeszcze odsunę się, żeby to było ładniej widać. Nie, zamknięte. Zamknięte jest taśma, ale może tak się uda coś przyfilować. Żeby poszczelane. Ja bym na górę zobaczyć. A tu kto? Taki typ. Widerę, tak, bluza Norway. Ale tutaj na przykład jakby ktoś sobie chciał kupić ładne, gustowne pantofelki, to tutaj są właśnie dostępne takie łabaki w cenie jedynie 5,99. Ale tutaj nie, jak zaraz znajdę, to wam pokażę, bo tutaj jeszcze lepsze dziadostwo jest. Tylko żeby tutaj były te buty z renifera. Takie normalnie jak Eskimosi mają. Tylko czy będą akurat? Tak, patrzcie tu. Jakie piękne, gustowne buciki. Można sobie takie za 3000 tutaj kupić. Piękne. No i występować na przykład w jakichś inscenizacjach. Jeszcze do tego, że tak powiem, miejsca świątecznego. O. I tutaj są święta cały rok. Jul Heleor. Mikołaje. Uważam, żeby ludzi nie ponagrywać. Świeczki czerwone. Dobra, to sobie zejdziemy innymi schodami. No, ale kieliszek jest, że tak powiem, solidny. Kieliszków, kochanie, w domu nie mamy. No to ten, trzy szybkie, jeden spacerowy i pod stołem. No ale na pamiątkę, jak coś kurczę jest, to takie coś sobie tutaj nabyć, myślę, że fajna sprawa.
co? I otwieracze rozmaite z trollami, bez troli. A to co za baba taka? Baba. I troll. I jeszcze tutaj mamy taką ciekawostkę. Jakby ktoś się chciał wybierać w teren i narzekałby na słabą trakcję, to tutaj jest takie dość agresywne koło, które myślę radziłoby sobie ze wszelkimi przeciwnościami i z błotami. Odsuwamy się, bo zdjęcie. To się nazywa ostre koło. Tutaj jest jakiś case, w życiu nie słyszałem o czymś takim, a tu jest co? Allgaier. Pewno jakiś Porsche system. Patrzcie. Diesel. Traktorek. Tak, Trondheim. Norweski staw. To jest norweskie. Norweska produkcja. Porsche system, patrz. Ja podejrzewam, że to jest na chodzie. I tutaj jeszcze taki został jeden zawodnik. Ota. No tak, czyli Globpedal, Sura, Magma, Geopark. Już żeście widzieli, także tutaj nie będę zbytnio truł. Taki tylko rzucik, o co to się rozchodzi. O, tu jest temacik świeżutki, sypią się kamyczki. I to już wam pokazywałem, jak był debiut narciarski, to jak żeśmy wracali, to tutaj też żeśmy byli. No i takie tutaj generalnie kamyczki malutkie leżą. O. Czy ta kamera słabo oddaje? O. Ale tak jak to. I to jest wszystko tulnięte, to jest w wyniku erozji tutaj tych gór. No ten, jaki w ogóle kamień. O, pójdziemy tutaj, zobaczyć, co to za tablica, bo ja tej tablicy chyba to jeszcze nie widziałem, nie, na pewno widziałem, tylko nie pamiętam. Tak, walki w Glopeldal Sura, 22 kwietnia 1940 rok, 250 norweskich żołnierzy dało radę tutaj odciągnąć dwa niemieckie bataliony, 800 żołnierzy, w sumie szli w kierunku Dirdalu, 44 Niemców i jeden Norweg został trafiony. Norwegiem był Georg Petersen z Oslo. Ale kurczę, to tak to już mogli napisać nazwiska tych Niemców też, jeżeli już tak historycznie chcemy podejść do tematu. Kolega foci. A tutaj sobie jeszcze możecie zobaczyć. Tam. Także tyle. Więcej się już dzisiaj nic na pewno nie wydarzy. Dzięki za oglądanie, jak się podobało i do następnego razu. Cześć!